Witam bardzo serdecznie w grze Air Combat na automaty MAME, więc rzadko się zdarza, ale na tego typu automaty no gry w pełni trójwymiarowe są rzadkością. No ale jak widać i takie też były, więc no ładujemy sobie oczywiście kredytów. Chociaż tutaj tak naprawdę nie ma znaczenia, ile kredytów nabijemy, gdyż gra nie ma czegoś takiego jak kontynuacja, chyba że o czymś nie wiem, ale warto spróbować, zobaczymy. Więc zaczynamy. Na początku mamy do wyboru poziom trudności, więc oczywiście wybiorę kadeta. No i teraz mamy taką pokazóweczkę, w której właśnie widzimy, jak to wszystko wygląda. Mamy misję pierwszą. Zobaczę, czy tutaj można zwiększyć czas poprzez wciśnięcie właśnie, że tak powiem, kredytu. Bo tutaj oczywiście na zestrzelenie danego samolotu jest wymagany czas. Mamy 60 minut na to, aby zestrzelić cel. Dobrze. Więc już w tym momencie najpierw działa autopilot, teraz już mamy ready. Więc możemy po prostu ostrzelać samolot, tak jak tutaj mamy taką możliwość, albo możemy też rakietą, tylko tyle, że nie zawsze rakietę mamy. Coś tam się pojawiło, ale nie wiem co. Dobra, jest rakieta, powinna go trafić, ale jest to dość sporej wielkości samolot. I w momencie, gdy uda się nam go strącić, pojawia się Time Extended, czyli poszerzenie czasu, gdzie oczywiście możemy kolejne samoloty rozbijać. I następny, tego może się uda zestrzelić, zobaczymy. No trochę ja mam tutaj problemy z tym sterowaniem, ale dobra, został namierzony, więc dobijemy troszeczkę, no i prawo, no i lecimy dalej, tak? Time Extended, zobaczymy, ten jest dość szybki już samolot, niektóre samoloty będą dość szybkie i będzie trochę trudniej je zestrzelić. Zobaczymy, czy rakieta da radę. Dobrze, na razie idzie całkiem nieźle. Teraz mamy kolejny samolot przed nami. Dobra, zobaczymy, czy go rakieta dorwie. Oczywiście można uniknąć, tak powiem, samolot może uniknąć trafienia, jeśli leci po prostu za szybko. No mam 112 minut, sekund, nie minut. 112 minut to byłoby coś, nie? Także jak widać, całkiem fajnie ta gra trójwymiarowa zrobiona. No prosta oczywiście jest to. Jest to, że tak powiem, gra, no symulator, tak? No i udało chyba mi się przejść pierwszą misję, trzeba przyznać. Tutaj pokazuje nam ranking. No coś tam widać nie do końca dobrze jest. Czy jesteś gotowy, żeby wypróbować poziom kapitański? To chyba tak, bo tutaj nic nie mogę zrobić. No to chyba jestem, nie? No bo cóż mogę zrobić innego? No to gramy na kapitańskim. Tu oczywiście można przyspieszyć to, bo pokazówka jest dokładnie taka sama, więc tutaj mamy kolejnego poziom kapitański. Zobaczymy, jak zadziała kapitańskie tango. Ok, już zaliczył jeden z głowy. No dobra, idzie nieźle. O, jakiś to jest ten teraz samolot typu Stealth, tak? Ok, no to akurat się dobrze złożyło, że właśnie trzeba siąść tak jakby na ogonie, zbliżyć się odpowiednio. Tak, niektóre samoloty są dość szybkie. Nikt we mnie nie strzela, to jest właśnie ciekawe. To jest chyba gra, która ma za zadanie nauczyć nas strzelania w samoloty. No dobra, no gdzie ten samolot jest? No nie widzę go. Nie widzę go, przez to może przegram chyba teraz. Nie wiem.
Może gdzieś na dole jest, kurczę. Dobra. No jest, dobra, widzę go, widzę, widzę. No, ten mi już spiernicza szybko. Więc być może go nie dopadnę. Chyba, żebym teraz może mu go trafił. No, szybki jest. No chyba mi się nie uda. Teraz zobaczymy, czy czas się uda. Nie. Próbuję włączać właśnie kontynuację tak jakby, ale niestety to tak nie działa. Nie wiem, czy go trafię w ogóle, czymkolwiek. Może teraz. Jest, dostał. Chyba się udało, ale czasu mi trochę powiększyło, ale bardzo, bardzo mało. No, żeby go zestrzelić w sposób taki klasyczny, chyba że teraz. Bo tutaj właśnie trzeba w odpowiednim momencie w niego strzelić i wtedy jest szansa go trafić, jak on będzie odpowiednio powoli. Nie wiem, ile ja tych pocisków tutaj mam, ale mogę nimi mucić, ile wlezie. Na to wygląda. Trafię go, jest, dostał chyba. Tak, czas extended. No, autopilot, więc pytanie, co się stało? Wygrałem, czy przechodzę do kolejnej misji? Nie, teraz chyba... O, co to się dzieje? Ciekawa rzecz. Na razie nic nie mogę robić, jest autopilot. No jednak coś tu widzę, że jest z tym emulatorem nie do końca dopracowane, bo z tego względu, że mamy... Dobra. Nie wiem, czy go trafiłem, chyba nie, bo bym go zniszczył praktycznie. Trafienie w gościa to jest praktycznie jego zlikwidowanie całkowicie. No nie uda mi się chyba tej misji tutaj już ukończyć, tak mi się wydaje. No 2 sekundy, no to już będzie po ptakach. No właśnie, time up, to wtedy nasz samolot tak jakby spada na ziemię. Tak. No i oczywiście nikt nie ginie, tak jak powinno być. I sobie gościu spokojnie ląduje. Tak, też mamy tutaj jakiegoś sierżanta dostałem, 11 miejsce, no i bardzo dobrze. No i to jest game over, nie? Gra się na tym kończy. Myślę, że taka ciekawa gra, jakby na to nie patrzył, więc myślę, że nie ma co, no tak, bo tutaj aż 4 kredyty trzeba mieć, żeby uruchomić w ogóle grę. Tutaj można spróbować jeszcze ten oczywiście najwyższy poziom trudności, czyli As przestworzy. No to już będzie misja zdecydowanie bardziej trudna. Tak, ale no zobaczymy. Chwilę można popróbować. Dobra, może trzeba tutaj wyczaić odpowiedni moment, jak on będzie tak jakby na prosto względem mnie, to wtedy dopiero można myśleć o tym, że go trafię. O właśnie, tak jak to się stało teraz. Time extended, następny, dopóki on leci w taki dziwny... Teraz jest szansa, że go trafię. Nie udało się. No niestety, nie zawsze się udaje. Teraz może. Teraz. No skurczybyk, jeszcze się ma całkiem dobrze. No tak jak widać tutaj już no, wymaga to znacznie większej wprawy akurat ten poziom trudności. Więc myślę, że nie ma co przedłużać i do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na automaty. Mamy.